Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Obserwera. Jedyne co zauważyłem, że obraz przestał mi pulsować. I to musiał być błąd gry. Bo tamte dwa odcinki poprzednie nagrywałem jeden po drugim. Ten nagrywam już po przerwie. I jak widać, gra już nie świruje z tym obrazem. Jestem wkurzony troszeczkę. Myślałem, że to był taki efekt tej jego wizji czy czegoś, a on to jest po prostu... Ten widok mi się jakoś musiał przyciąć po którejś sekwencji. Lipa. Dobra, tak czy siak muszę naprawić spięcie. Z tego jak pamiętam, się to robiło tam chyba po tych belkach, co się szło. Można było na dół zejść. To idę. Zatem. No to było tu na dole. To było zamknięte. Znaczy jest zawalone. Tam nie przejdę, bo muszę ten napięcie przywrócić. Jedyna droga zostaje tutaj zatem. Da się wejść, a pogadać nic. Dobra. Kuźwa. Ciemno jak... Dobra, jak powiem, jak w dupie. To jak się domyślam, jest... Są piwnice dalej? Dobra, tu mamy zabawę z przełącznikami, widzę. Może jak prąd się przywróci, to będę mógł te pokoje pootwierać. Może. Zanim pójdę się wajchami pobawić. Aha. Już widzę, że jakieś kable sobie wiszą. Trzeba pewnie będzie je w odpowiedniej kolejności powłączać. Jak mniemam. Da się? Widzę, że to będzie grubsza zabawa. Bezpiecznik, a po cholerę ja go podniosłem. My God. Pewnie coś skopsałem. To wygląda jakby jakieś zdjęcie było do podniesienia. Witaj. Dawid Aksamit. Dobra, tu nie wejdę pewnie. No i dzisiejszy odcinek spędzę na zabawie wajchami. Dobra, to może zasadę. Pierwsze lepsze otwory. Na czerwono się świeci, to pewnie nie dobrze. Ha. Takie numery to nie we mnie. To chyba przynajmniej pierwszy etap za nami. A co ja tu muszę zrobić? Never that simple. Ta wiem.
generator zapasowy wyłączony. Coś tu się robi jeszcze. A i tu może będą bezpieczniki potrzebne. Dobra, zobaczmy. The fuse is busted. Need to find a spare. Okej. Czyli trzeba zajarzyć, który to może być bezpiecznik. Kurwa, przecież mogłem... Fakt. Tak sobie zobaczyć. Zanim go wyciągnąłem. Chyba, że tak będą podpisane. 35A. Aha. Każdy inny. 10, 20. 10, 10. Czyli wychodzi, że 35. Chyba, że taki podniosłem przypadkowo. Nie. Okej. Czyli według mnie 35. Jakby parami są obsadzone. W teorii, nie? Czyli ten. Zobaczymy, czy moja logika jest słuszna. No i cool. Teraz co, jakaś kolejność? Świeci się ten. A, trzeba w odpowiednim momencie chyba. Nie była aż taka trudna ta zagadka, na szczęście. Chętnie to bym się cofnął tam jeszcze, zobaczył, czy coś się tu nie pootwierało. Chyba nie. Dobra. To idę dalej. Skoro mi się ten bunkier jakiś otworzył. Dzień dobry. Przynajmniej nic mi na razie nie mryga, nie faluje. Dobra i to. Po cholera, nie mają liczniki jakieś. Chyba, że to jakiś czas odlicza. Opłata złotych, nie no. A, to te przejście zawalone. Którym nie mogłem przejść. Wejść, przejść. No i teraz się nam winda uruchomiła. Tam zakładam, że już nie ma co szukać dalej. Ściskaj ojciec. Okej.
Włączmy sobie jakieś tam widzenie, żebyśmy coś zobaczyli, cokolwiek. W lewo, w prawo. Zastanawiają mnie te naklejki. Wszystko pozamykane, panie. O, dzień dobry. O Boże, ale cię wymalowali. Len Swanson. Jakaś zagraniczna zespole. W cholerę tych zdjęć jest. Na 100% ich wszystkich nie. Nie podniosłem. Nie ma szans. Tajemnicza dziura. Może trzeba zeskoczyć. To jeszcze zajrzę tutaj. Ale nic nie ma. Dobra. Spadamy na dół. Może się nie zabijemy. Może się kolej zeskoczył. Danie. Czuję się trochę jakbym w Metro Exodus grał. Tak swoją drogą mógłbym pograć trochę w te Metro. Może sobie je przypomnę. Niedługo. W lewo czy w prawo? Zobaczmy. Gdzie trafię? Gorzej jak dobrze idę. A tam coś pominąłem. Teraz szek. Chętnie by się wrócił. Ale kit w tym. Znalazłem kryjówkę Wiktora. Zapewne tutaj przyniósł wszelkie łupy z miejsc zbrodni. Mówisz? What a place. Hard to believe anyone could live here. Fajne miejsce, co chcesz? Co sobie maski zakładał? Żelazna maska, maska wilkołaka. Da się to jakoś przeskanować? Miedź berylowa, chromniklu. Skóra syntetyczna, skóra jagnięca. Wykryto jakieś materiały. Panacea 115, inhalator medyczny. Okej, coś jeszcze możemy przeskanować? Fajnego. Komputer sobie przeczytamy zaraz. Tutaj co? Kłaczki? Włosy. O, mamy magnetofon. Okej. Tkanka zwierzęca.
No ptaszek, no co zrobić? Ptaszek miał ptaszka. Co, głowa twojego syna tutaj leży? A jakbym nie chciał go podnosić. No. Oh God. No. Ojoj. Grubo. Jak się domyślam, trzeba będzie mu wejść w głowę chyba. Sam już nie wiem, w co wierzyć. Gospodający się za dama ostrzegł mnie, żebym nie podłączał się do tej głowy. Ale czy mogę sobie pozwolić na to zaniechanie? Adam Lazarski. No lipa, ojciec, że to głowa twojego syna. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw posłuchamy tego przepięknego nagrania zapewne. I oczywiście musiał to nagrać. Spoko. A splicer, a lunatic and a junkie. Perfect combo. Widzisz? Swoją drogą ciekawe, jak on coś przed nią widział. O, panie Lazarski. Dobra. Pomacajmy komputer jeszcze. Naturalna alternatywa. Poczta. O matko. Hej, udało mi się znaleźć nowego klienta. Gościa interesuje przedwojenny sprzęt nadawczy i ma czym za niego zapłacić. Nie muszą być nówki, ale muszą działać. Tu masz listę rzeczy, których szuka. Liczę na ciebie, stary, nie spieprz tego, Rob. Ostatni pakiet. Wiktor, części z zeszłego tygodnia były do dupy. Antenę odratowałem, ale odbiornik był w proszku, a reszta podzewiała w cholerę. Skąd to kurwa wytrzasnąłeś? Wygrzebałeś ze śmietnika, tak czy siak klient nie zapłaci za to gówno. Musiałem dać mu zniżkę na moje najlepsze rzeczy, żeby nie zerwał ze mną kontaktu. Stąpasz po kruchym lodzie, mój futrzasty przyjacielu. Jeszcze jeden taki numer i będziesz szukał sobie nowego sprzedawcy. Rob. Ciekawe, co to za Rob. Wiktor, skończ proszę z tą pokręconą szaradą. Rodzice są przerażeni, wcale im się nie dziwię. Terapia genowa to jedno, ale te paczuszki, które im podsyłasz. Nie wiem, co takiego ci zrobili, ale to jest naprawdę okrutne i porąbane. Wik, jesteś moim bratem, kocham cię, nie przestanę nawet, jeśli wyhodujesz sobie trzecią nogę i rogi, ale proszę, zostaw staruszku w spokoju. Jeśli chcesz, żeby zaakceptowali się takiego, jakim jesteś, to po prostu z nimi porozmawiaj. Brata miał?
Hej kolego, dostałem twoją wiadomość. Szczerze, to nie mogłeś gorzej trafić. Ostatnie tygodnie były dosyć ciężkie. Eliza znów nie ma pracy, a dziecko jest w drodze. Więc robię na dwie zmiany, żeby odłożyć trochę kapuchy. Zamierzamy posplatać malucha, jak tylko się urodzi. Posplatać? Innymi słowy, przykro mi, że, ale po prostu nie dysponuję takimi pieniążkami. Nie, żebym ci nie ufał. Wiem, że się spłacisz. Po prostu tym razem nie jestem w stanie ci pomóc. Mam nadzieję, że coś wymyślisz. PS. Twoi starzy nie mają przypadkiem kasy? Słyszałem, że przenieśli się do dystryktu B. Nie możesz poprosić ich o pożyczkę. Okej. Idę po ciebie. Szanowny panie, jako Ballard Genetic coś tam... Jest nam niezwykle przykro, że jest pan niezadowolony z terapii splatania genów przeprowadzonej w naszej placówce. Bezprostać wymogą naszych klientów, zatrudnia najlepszych ekspertów i używa najnowocześniejszej technologii. Ale sorry, nie chcę mi się czytać aż tyle. Na koniec, chcielibyśmy pana poinformować, że manipulowanie DNA na niekorzyść klienta jest poważnym zarzutem. Prosimy wstrzymać się od oskarżeń, jeśli nie ma pan dowodów w ich poparcie, na ich poparcie. Wszelkie bezzasadne oskarżenia lub zamieszczenie dalszej korespondencji zostaną potraktowane jako szczerstwo. Dobra. Cóż tu mamy? Okej. Ze zdjęcia robiłeś, jak się przerabiałeś? Spoko. Mega. To się troszkę koleś zmodyfikowałeś. Dobra. Nie chcę, ale idę w tą głowę. Zobaczymy, co będzie się działo w głowie syna. Wciśnij, aby rozpocząć skan bezpieczeństwa. Przyznano dostęp. Dyrektor do spraw badań. Miałeś talentowanego syna? Albo masz? Ukuźwa. Przynajmniej z kamienicy żeśmy wyszli. Normalnie się czuję, jakbyśmy w kontrolę grali. Swoją drogą też wypadałoby skończyć serię z kontrol. Tak wszystko nagrywam i przerywam w połowie. Normalnie jak jaskinia Batmana. Najgorzej, że żadnej mocy nie mogę załączyć, żeby coś przeskanować. Ale widzę, że nic nie widzę. Dobra. Commodore 64. Jednak twórcy gry są zabawni. Kolejne zdjęcie. Barbara Kuaga. Dobra. Dostęp. Hakujmy. Nie da się zhakować? Serio? Co ja mam? Zrobić. Grubo. Kuchenka.
telewizor, włączam. O kuźwa, co ja w grze jestem? Rzuć monetę. Jakie to powalone. Gdzie mam rzucić monetę? Uważaj na głowę. Boże, co to Tetris jest? Mieli fantazję, widzę. No pewnie. Teraz co? Dungeon Master? Matko Bosko, co to za gra? To chyba nie tędy. To robaczek jakiś? Nie da się go podnieść. Mogliby mapę jakąś dać, a nie tak. Rozumiem, że w kółko się kręcę. Myślałem, że to zabija. Rozumiem, że mam co uciec. Okej, to po mnie. Thank you.
Dr. Synchrozine. Coś mi przejechało, czy co? Osoba podająca się za dama wspomniała o miejscu zwanym Sanktuarium. Jeśli jest jakaś szansa, że mój syn na tam czeka, muszę ją znaleźć. Ludzka głowa już nie jest głową twojego syna? Gdzie te sanktuarium całe znajdę? O, jak miło. Się otworzyło. Kurde, schody, zjazd jak w tym Dark Soulsie jedynce. Co to niby? Przełącznik jakiś? Czy to będzie potrzebne do czegoś? Nie da się tego przebadać niestety. A to? Też się nie da. Ale trzeba zapamiętać, może do czegoś się to przyda. Kiedyś. Coś jest? Czemu to tak długo hałasuje? Teraz będą wizje na web wchodzić. Uff, dobrze, że zamknięte. Miałbym rozkminać, czy iść w lewo, czy w prawo. Kolejna zabawa z przełącznikami. Oh my god. Co niby? Każdy przełącznik oddzielnie mogę przeskanować. Po coś. Cholera, te kable.
Aha. Czyli to nam otworzy to. Dobra. Tylko pewnie trzeba będzie pokombinować. No chyba, że twórcy gry się zlitują i po prostu wcisnę wszystkie guziki i tyle. Ale czuję, że nie będzie to takie proste. Ciekawe. To cię kopnęło, ojciec, trochę. Dobra, patrzę tak, że już prawie 40 minut. To zakończę w tym momencie. Już myślałem, że jest tak naprawdę koniec gry. Tutaj kolejne odcinki jeszcze się kroją. Chyba. Dzięki zatem za obejrzenie tego odcinka i zapraszam niebawem na kolejny. Zobaczymy, co, na co trafimy dalej. Jeszcze raz dzięki i zapraszam. Hej.